Łamen Show. Witam Was w poniedziałek. Bardzo fajnie, bo ten ociepla się trochę. Wczoraj mi woda w domu zamarzła. To ciekawe, ciekawe nawet. Ale nie, w domu mam ciepło. A woda zamarzła, bo jak jest zimno, to musi, jak jest zima, to musi być zimno. Mam kotłownię za domem i tam zamarzło wszystko. Ale już rozmroziłem spokojnie. Patrzę, tak akurat przypadkowo mi się wzięła do ręki ostatnia scena Superaka, z której się śmiałem, bo był festiwal Lewandowskiego. No i dzisiaj też jest festiwal Lewandowskich, tak? Ale jedno zdjęcie jest dobre i właśnie po to się robi ładne okładki sportowe. Zobacz, Karolus, ty już pewnie przeczytałeś, nie? Ale to zdjęcie falowe jest, nie? Bardzo fajne. Jak ten, jak skacze ten lewy skacze nad głową jakiegoś gościa i to jeszcze ze sporym zapasem. Ten gościu to jakiś kurdupel pewnie, no ale Rafinią 172 mówię, że kurdupel jeszcze głowę zgarbił i w ogóle on ma takiego garbusa, ale ten, ale tu zapasu jest też parę dziesiąt, no ze 20 centymetrów i ten, a wiesz co mi przyszło do głowy? Że tak się doznaje najgłupszej kontuzji. I to mogła być najgłupsza kontuzja, mianowicie przy wyskoku na treningu w sytuacji, w pozycji, która na boisku w ogóle nie jest potrzebna do niczego, bo nawet do strzału głową to zupełnie inna. Ale ten, ale to nie, to taka to może być po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Nie? Taki skok, już po meczu, po ostatnim gwizdku. No ale to zakładam, że jest nierealne. To tak może gadać Karolinety, bo tak mu się coś chyba powiedziało. Ale ten, ale... No z tej strony go nie znałem, ale to rzeczywiście to nie tylko gorąco, ale i zimno szkodzi. No dobra, to ta Ania Lewandowska z brzuszkiem i tak dalej. Dobra, popatrzymy jeszcze, co Polakom należy się. Co się należy, Cwaniaczek nie chciał 2500 pensji, bo wziął 15 tysięcy na fakturę, a to o tym kodziarzu. Ty, ja mówiłem ci, Karol, żebyś do koderastów nie wstępował, no, bo byś akurat na te, na faktury, byś był jeleń, wiesz? Jeleń. To on i tak jeleniowato wygląda, bo siedzi teraz w czapce. Karol, ale jest 22 stopnie. Ja mi potrzebuję dobrze. Potrzebujesz nagrzać, zwoje, dobrze. W ogóle śmiesznie. Ty masz parelkę, ja mam... Bo dzisiaj jak to, ja jeszcze mam kaloryferki. Słoik i kominek. Słuchaj, Karolek, dzisiaj w telewizji taki cymbał występował w kucyku na głowie, to was jest więcej. To jest jakiś kot wasz, tak? Coś się tego porozumiewacie, co? No, można powiedzieć, jak nietoperki. Nie, że coś takiego na zasadzie, jak rozpuszczę włosy, jestem mądrzejszy. Ten, nie, no ale wyglądał tak debilnie, bo jeszcze miał do tego, do warkocza, to jeszcze miał okulary takie w czarnej oprawce, jak ja, tak jak urzędnik trochę. No naprawdę, no pewne rzeczy pasują hipisowi, ale nie 50-latkowi. No, no dobra. Czyli młodziakowi pasuje coś, a nie pasuje zgredowi, o tak mówiąc inaczej. Jak ja bym sobie zrobił kucyk, wprawdzie nie mam z czego, to powinna mnie zatrzymać nawet nie policja, tylko straż miejska. Straż miejska jako przypadek do tego. Lekarz musiałem. Do przechowalni. Poczekaj, jak się nazywa takie, gdzie się ogrzewa tam ty. No dobra, ale słuchajcie, my się nie śmiejemy z zimna, bo tam już parę dziesiąt osób zamarzło. Wprawdzie... Tak mówią, żeby starać się dzwonić, pomagać i tak dalej, no wystarczyłoby jeden przepis zmienić. Wiesz jaki, Karol? Żeby pozwolić gorzałę walić w tych przechowalniach i nawet dostarczać im te gorzały. Oni by wszyscy powychodzili z tych budek, tam by były w tych przechowalniach, by było jak w Misiu, w tym teatrze, wiesz, na Powiślu, co? Oni by tam tłum był, tak, oni by tam chodzili, tylko te kolejne butelki z nalewką otwierali, oni by tam całą zimę siedzieli, ciężko by ich było w teren wygonić wiosną, nie? Kiedy już nie ma potrzeby, nie? Oczywiście obsługa musiałaby chodzić w maskach przeciwgazowych, nie? Bo to jednak ciężka sprawa. Ale dobra, patrzcie, jak prosto można rozwiązać sprawę. A nalewka tania rzecz, ja bym się sam dorzucił. Wyobraź sobie, kupuję 100 nalewek za 4 zł, to jest 4 stówki raptem. I gości ma, cała rodzina ma picie tam na wież. Cała rodzina z jednego domku z tektury, takiego gdzie zimują, ma picie na 2 miesiące, 2 do 3, no zależy jak ten. No dobra, co my tu mamy? Aha, bo ja zacząłem czytać z przodu, a nie tego.
a nie tego, a nie od tyłu. A ja w ogóle wiem, że głównym Żyro się ożenił. Patrz, to stoi nawet, ty. A w ogóle śmiesznie, bo Żyro ma problem z kolanem. Karole, też masz problem z kolanem, nie? Mhm. Co to będzie, powiedz? Operacja, myślisz, czy ten? Myślę, że może się tak skończyć. Może się tak skończyć. No dobrze, że w tym twoim fachu kolano nie jest najważniejsze, tylko oko, nie? Mhm. Tak mi się wydaje zresztą. Dobra, czego wiesz, są dobre wózki teraz, wiesz. Wybranką jest Aleksandra Ścibor, ale nie twoją, tylko ten, Michała. Ten, no, wiesz, jaką, ile punktów byś jej dał? Weź powiedz. Tutaj, no tak, ale nie widzą, bo oni sobie mogą kupić superaczka. No, 30. Skala 1 do 10, ile 35 lat ma, ale ile byś jej dał punktów od 1 do 10? No, tak z szósteczkę. Szósteczkę to ona ma w biuście. Ale ten, nie no, fajna dziewczyna, wysoka widać, bo Michał jest wysoki. Natomiast, no wiesz, ona jest taka jak ten, jak Michał Żyro, czyli Championship, ale jednak to druga liga, nie? Nie, fajna. No to dobrze, że nie klasyczna, nie? Nie no, oczywiście klasyczna to zaraz by w długą poszła, no. W długą i to jeszcze, wiesz, nie wiadomo gdzie, co, jak. I on by się denerwował, jak jedzie na mecze na przykład. Do kogo można w Championship pojechać na mecze? Do Fulham. Do Fulham, no to fajne, bo to w Londynie. To nawet fajnie. Jedziemy do Londynu, kochanie. Gram tam meczek, a potem możemy się przespacerować. Pod Buckingham Palace, okej? Okay? Yes, sure. No dobra, ten wybranko jest 26 lat, to młoda dziewczyna, on ma 25, a to starszą babkę wziął. No dobra, będzie gotować. No, gośćmi byli aktor Kuba Wesołowski, trener Legii Jacek Magiera, to dobrze o nich świadczy. Tomek Zawiślak, przyjaciel Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego, a to zgadza się. Tata niestety zadzwonił tego Zawiślaka i mówi, że z kolei Robert był jego wnuczka chrzestnym. No dobrze, że się ci futboliści jakoś tak trzymają w swoim środowisku. I menadżer piłkarza Cezary Kucharski, no i bardzo też dobrze. Wesele było huczne, przygrywał słynny disco polowy zespół, wiesz jaki? No to mocno, grubo zagrał. Boys to ma być na weselu chyba u Grosika też, ale to wesele jeszcze się odkłada chyba w czasie. A może już było, ja to nawet nie wiem, ale myślę, że Grosik da znak. Słuchaj, w każdym razie Boys to myślisz, że kto wybrał? Michał czy panna młoda? Wydaje mi się, że raczej Michał. Bo Michał to ze wsi. Jak, jeżeli ja zawsze mówię, że mieszkam na wsi, to Michał jeszcze pod moją wsią, jeszcze jest mniejsza wieś, wiesz, to on w tej mniejszej wsi. To się nazywa chyba Złotogłos czy coś. Jego pierwszy klub to chyba Perła. Możliwe, że to właśnie on wygrał. Perła. No dobra, wyglądała wyjątkowo ta panna młoda w sukni ślubnej. No i to tak fajna suknia, bo widać pantofelki, tak jak u Kopciuszka. I ten życzy młodej wszystkiego najlepszego. Fot Artur Hojny w nawiasie 3, czyli Artur Hojny przysłał fotki. A tu kto tu idzie? Menadżer z żoną, pani Kucharska, menadżer z żoną Dorotą. A wiesz co z tego zdjęcia wynika na ślubie? Że gdzieś ten ślub na jakimś zadupiu był i tego, i że tam też nie odśnieżają, tak jak u mnie. Ja bym kocham, zobacz sobie Karolek, tutaj, na dole, dolne, lewe, my sobie tak gadamy czasami, no. O. Jak ten, po prostu jak w czytelni, jak w dawnych czasach były czytelnie. No widzisz tam dolne zdjęcie, nie? Widzisz, że nie odśnieżają i tego. No dobra, to teraz tak w skrócie, bo prawnik szalał w Wieliczce, myślałem, że ktoś tego kogoś pobił. Jestem w trójce najlepszych polskich bramkarzy, to mówi Skorupski. No trochę mnie tu zawodzi, bo wie, że ja go chwalę. Tak, ponieważ powiedzieć, jestem najlepszym polskim bramkarzem. A na pewno z kadrowiczów najmłodszym, ale mógłby w to wierzyć. No. Ja też czasem, jak mówię, że jestem najlepszy, w wielu sprawach jestem słaby całkiem, ale samopoczucie to jest, wiesz, też połowa sukcesu. Dobre samopoczucie, bo niektórzy mają marne. Polski bramkarz Torino oferuje za niego 7 milionów. Ale to takie bajki. By chciało, to by dało. No. No dobra, najlepiej broniłem w meczu z Romą, potem poszedłem do szatni Rzymian. Chłopaki mówiły, przecież ty jesteś cały czas nasz, dlaczego nic nie puściłeś? No to fakt, to racja, nie? Wiesz, on z Romy wypożyczony powinien coś puścić, prawda? Potem Romie może zabraknąć punktu do mistrzostwa. Nie pomyślał chyba Skorupa.
nie? Kiedyś tak Mięciel strzelił dwie Legii, a grał w OGS-ie wypożyczony, a potem Legii zabrakło do mistrzostwa. Ja wiesz, co zdobył. OGS? OGS, no. To wiesz, ci piłkarze to nie słyną z myślenia, tak mi się wydaje, nie? Kamerzyści też, no, operatorzy kamery. No dobra, słuchaj, Witalii znalazł pan miłość, jak? O, a to fajne, bo to spełniają się twoje marzenia. Witalii znalazł pan miłość, jak mało znanemu piłkarzowi z Polski udało się podbić serce pięknej modelki, Matyldy. Matylda to mi się kojarzy, to ta z Natalii Portman, z Leona Zawodowca była Matylda. I w ostatniej scenie, jak wysadza ten zawodowiec, wysadza tego z policji, tego wiesz, bandziora, to mówi, no, to od Matyldy. I daje mu zawleczkę od granatu. Tu wiesz, same granaty, kurde. No dobra. W każdym razie gościu leci, zamienia się w pył radioaktywny i w dalszym ciągu razi nieprzyjaciela. Dobra. To podobno, to Jezus Maria, to wpali się łupak władowo. Podobno to dzięki Matyldy, czyli Matyldzie. Zdrowo się pan odżywia i nie odstawił alkohol. Jezus Maria, naprawdę nic? Nawet kufelka piwa czy lampki wina? Dziwnie to zabrzmi, ale nic. Od kontuzji, czyli mniej więcej od 9 miesięcy nie tykam alkoholu. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że wszywka jest, a ona 12 miesięcy, ale mam nadzieję. Ten, dobrze się z tym czuję, więc po co to zmieniać? No, ja też uważam, że bez alkoholu człowiek się lepiej czuje. Ja na przykład nie piję alkoholu, ale ja nie mówię, że od 9 miesięcy, od miesiąca. A wiesz, kiedy jest mecz z Ajaxem? 14. A drugi? 20. któregoś. No właśnie, no to wtedy 8, 6. To wtedy jak będzie drugi i się skończy, to będzie wielka okazja, żeby jednak się napić, bo to będzie albo z radochy, albo z żalu. Tak? No. To jest w ogóle też śmieszne, że Legia kupiła Jędrzejczyka, żeby ją wzmocnił, ale nie może grać z Ajaxem. Nie może też grać w następnej rundzie z Tottenhamem. No to w ogóle... To jest w ogóle wzmocnienie. Na samej rundzie też nie może grać? No pewnie, że nie. No to już jest spalony. Tak, bo w tych rozgrywkach już grał, w Krasnodarze. Mhm. Nie wiadomo po co nawet. Widocznie nie wiedział, że do Legii pójdzie. No dobra, zostanie pan we Włoszech po zakończeniu kariery. Jest wielki, bo on ma dopiero 25 lat. Skończy karierę za 10. A wiesz, że on może zakończysz karierę z bramkarzami, to jest różnie. Może skończyć i zdolkanie ząbki, jak zostanie reaktywowany, albo może zostać gdzieś w Anglii, nie? On waruny miał dobre taki do grania, taki silny byczek. Ale słuchaj, tu jest Matyldę, pochodzi z Sardynii. To przepiękne miejsce. Jeżeli nic się między nami nie zmieni, to tam będzie nasz dom. Oh my God, on już sprzedany jest. Choć początki nie były łatwe. No to, a myślałem, że z nią początki nie były łatwe. Słuchaj, no to jeszcze ci Matyldę pokażę. Popatrz. Ten, środkowy. Potem jest, słuchaj, akurat nie wiem dlaczego... Widziałem Matyldę. Ale to ci jeszcze raz pokażę, bo prawdopodobnie jesteś mało spostrzegawczy. Po co jest pod zdjęciem Matyldy? Medyczna. A nie, widzisz, jesteś mało spostrzegawczy. Więc tak, są cztery reklamy. Gorące dziewczyny szukają gorących facetów. Ada, Edi, Eli i Ruda. 18+, czyli pełnoletnie. Za 2,46 zł możesz mieć. Zapraszamy do prywatnego kontaktu. No zobacz, jak teraz powiedz, jak wygląda. Ja mi się zdaje, że tu Edi by mogła z Matyldą powalczyć. Ale Matylda, no, daj Boże. Ale rzuciłbyś dla niej ten, co ty mógłbyś rzucić? Rzuciłbyś wszystko dla tej Matyldy? Wszystko nie. A wiesz jak wygląda rozmowa? Mógłbym się A wiesz jak wygląda ich rozmowa? Nie. Ja ciebie kochać, a ty kochać mnie? Bardzo kochać. Mój malutki. Ale ty nie sądzę, że tak. Nie sądzisz? Myślisz tak bardziej poważnie? Dobra. Zlatan podarwał żonie siebie. Już nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. O proszę, poczekaj, tu Helena jakaś. Kobieta z każdego dnia sobie radzi. On ma z nią dwójkę dzieci. Helena Seger, 47. On 36. Patrz, jeszcze. Wziął jeszcze starszą niż Żyro, bo 11. Poczekaj. O Jezus Maryta.
Jezus Maria, on jej w prezencie wiesz co kupił? I z okazji świąt podarował wybrance. Wiesz co, Karol, bo to twój ulubiony zawodnik. Ibra z okazji świąt podarował wybrance, z którą ma dwójkę dzieci. Swoje zdjęcie, wiesz? Swoje zdjęcie podarował. Fajnie. Najlepszy prezent dla niej. No nie, no dzieci są, obstawiają, że płaci alimenty. Chyba, że nie płaci, tylko na faktury za usługi bierze kasę. Dobra. Kapustka zadebiutował. Dobra, szkoda, że 5 minut tylko, nie? Tam czytałeś pewnie, że tego, że Liverpool z czwartą ligą, wiesz jaki wynik zrobił? 0-0. Na Anfield, tak, 0-0. I ten. Właściwie to jest jedna rzecz, oni oczywiście pewnie przeczołgają się przez drugą, przez rewanż na wyjeździe, ale albo ty pomyślą sobie, a to jeszcze raz zrobimy remis i zagramy jeszcze raz na Anfield, no żeby jeszcze raz bilety sprzedać, nie? Nie? A mamy pod kontrolą cały czas wszystko, no. To w dzisiejszych czasach nic nie wiadomo. Zresztą Puchar Anglii to niewiele znaczy. Dobra, Noc w Legii. Powiem ci, obejrzałem jego, wiesz, goals and skills. Mm-hmm. No to był one goal. Jedna akcja z golem, tak? Jedna akcja z golem, wyraźnie mu zeszła. A ten skills to było raczej jakieś takie, że nie wiadomo było, gdzie on jest, bo to były skills. Wiem, że ponarzekasz sobie oczywiście klasycznie, ale ja się cieszę z tego transferu. Jasne, Karol, ty z wszystkiego się cieszysz. No. No ty jesteś to... człowiekiem jeszcze ale... niezmanierowanym. Ja bym się cieszył dopiero jakby prawdziwy Ibrahimović przydał. Nie, też nie, bo już za stary. No po co nam emeryci? No weź przestać. Z emerytów Jędrzejczyka żeśmy wzięli. Nie, Jezus Mary, nie, ja tak głośno myślę po prostu. Wiesz, się zastanawiam. Myślisz, ja bym tego Nodzia to nie chciał, wiesz, reprezentant węgierskiej młodzieżówki. No wolałbym, jakby Legia kupiła reprezentanta polskiej młodzieżówki jakiś, na przykład. Kogo tam mamy dobrego? Milika Stępińskiego. Stępińskiego pół roku temu, jakby go kupiła. No. I Rucho, żeby nie stracił tylu punktów za pieniądze. Gardias kontra Szostak. Nie wiem, co to Szostak, kto to jest ze sportu? Karolina Szostak. Ty wiesz, że ona już ma 42 lata? Nie. Oh my god. Jezus Maria. A Monika Olejnik 60. Albo 61. Jak ten czas leci. A ty, Dorota Gardias 36. No, ona teraz to ma chyba trzeciego męża, bo dobrze idzie. No dobra, słuchaj, tu żeśmy przy tego. O, a tu mamy następne. Pa, dzisiaj jest Dzień Kobiet, bo tu już pomijam, że są jakieś inne kobiety, ale ci dam. Magdalena Boczarska nie boi się erotycznych scen filmowych. Ja ci tylko szybko pokażę jedną rzecz. Karol, a propos, to czy ona nie powinna mieć zakazu? Która? Ta tutaj. Na co? No bo ma obwisy bios, nie? Co widać na dwóch ujęciach. Czy ona, wiesz, powinna się rozwierać? Znaczy nie, ona do tego nie robiła podstawowych błądów, bo nie wie, ale... Nie podniesie. Znaczy ręce jak się podnosi, to tylko do góry, to znowu ciężko podnieść, no, ale... No to ma się do tyłu, tak jest, ma są oślane, tak? Ale ten, celne trafienie. Ale nie, no pośladki pokazała tu też, Jezus Maryjo, pośladki. Wiesz jak to, deska, przyrząd, to kanciasty, dupa, przysmak, pederasty. Był taki wierszy kiedyś studencki. No dobra, a teraz... Przechodzimy do deseru, mianowicie królowa sportu. O, i to muszę powiedzieć, że wspaniała Anita Włodarczyk. Du-du-dum. Nie można vox populi, vox dei, tak? Czyli głos ludu, głosem Boga. Tu głos ludu chciał, żeby była Anita, to jest Anita. Wiadomo, że niektórzy mówią, żeby był piłkarz, czyli Lewandowski, ale tak Bogiem ma prawdą, to on dla Polski niczego nie wygrał, w tym roku akurat, no bo awans to przed zeszłym się wywalczyło, no a na Euro to wiadomo, tam piąte, ósme, jak to się mówi, staniki nie fruwają, ale to nie, a tutaj mistrz rekord świata, 2 złote medale olimpijskie w tym jednym w zeszłym roku. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że wiesz co łączy i Anitę Włodarczyk i Roberta Lewandowskiego? No. I to są jaja, to są naprawdę kurde jaja. Jedno i drugie, dwóch najlepszych sportowców z Polski i oboje są z Warszawy. Wyobraź sobie, Warszawa, czyli to miasto, w którym tak, są same lamusy, lemingi, lewacy, jacyś rozumiesz koderaści, jacyś w ogóle dziwni ludzie z warkoczami na głowie, pustej zazwyczaj i tak dalej, to jakoś przetrwa sport.
Jakimś cudem, jak było ja kocham. Ona wrzuca na skrze, on grał w Warszawie, oba kluby w centrum miasta. No, wtedy jeszcze nie było tych wszystkich, które wymieniłeś. No tak, nie było tych wszystkich przypadłości, ale były już jednak rozrywki, jakieś pierwsze komputery już były, nie? Te jakieś Commodore, Atari, tam te rzeczy. No, Lewandowski to jeszcze grał w FIFA kiedyś, a teraz sam tej FIFA występuje. A FIFA wiesz, że mam jeszcze w kompie? FIFA czas nigdy w życiu w nią nie zagrałem. No ale mówię, to są akurat Warszawiacy. Jest to trochę wstyd dla reszty kraju, że Warszawa, która ma niby tyle pokus, nie? To po prostu ma tak również ambitną młodzież. Jest to o tyle fajne, że jest nas podobno 2 miliony, łącznie z warszawistami oczywiście. My i Karol jesteśmy warszawiakami, ale jest też sporo warszawistów, czyli takich, co przyjechali w worku po Salmiaku, czyli po naworze sztucznym. Mimo wszystko z tymi przyjezdnymi jest nas ze 3 miliony, więc fajnie, że się bawią jeszcze ludzie młodzi, ludzie w sport. Dobra, tak patrzę, szkoda, że część nie chciało się ruszyć. Dobra, tytuł trenera roku dla Krzysztofa Kaliszewskiego, mimo wszystko dałbym wiesz komu, na walce, prawda? No bo to jednak trener z klasą. Jedna oczywiście zarzut, który mogę mu powiedzieć. Że wchodził w wiek. No nie, ale że wiesz, że tak mało medialny jest. Wiesz, że tak mówiąc szczerze, tak się mało dzieli z ludźmi. Ja wiem, że... A ja go znam prywatnie, zupełnie luźny facet. I taki fajny, kurde, otwarty, pogodny. To mi w nim teraz taka sztywna postawa, to mi kompletnie przeszkadza. Wiesz, co mi się tu podoba u tych naszych, nasza Oktawia Nowacka na 13. Ale widzisz, pięciobój nowoczesny, już teraz się nauczę na pamięć. Ale słuchaj, kompletnie słabo kibice potraktowali tego, Grzesia Krychowiaka. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale ledwo wygrał, słuchaj, z Moniką Ciaciuch. Wiesz, to jest Monika Ciaciuch? Nie. Ja też nie wiem. No tu ściągę, mam to widzę, wyślarstwo. No, razem z Agnieszką Kobus, Marią Springwald i Janą Leszczyńską dostały 7100 punktów, a Krycha tylko 100 więcej, 200, no nieważne. Ale przegrał nawet z Moniką Michalik, też nie wiesz jaki sport, nie? Zapasy, czyli to co kobiety sobie wkładają palec w dupkę. Tak, bo ja kocham, bo to jest sposób ataku od dołu. A z przodu gryzą po szyi. No dobra, w każdym razie, ale wygrał też z fajną dziewczyną, której dałbym premię za nazwisko. Katarzyna Niewiadoma. Niewiadoma, fajne matematyczne nazwisko, nie? Równanie z niewiadomą. Jedno, niewiadomą. Wiesz jaki sport? Kolarstwo. Dobra, słuchaj, ale wiesz co mnie najbardziej zaskoczyło? Że patrz, Radwańska dopiero 11, czyli poza dziesiątką, czyli wiesz, poza zaproszeniem, wiesz, na główną scenę, nie? Tam gdzieś jakieś boczne, to oczywiście się nie powadygowała. Ale ten, 11 dopiero, 12 dopiero Jana Jędrzejczyk, która podobno jest mega popularna, czyli jednak sporty walki nie. Jezus, nie lubię agresywnych kobiet w ogóle. Uważam, że są bardziej agresywne od mężczyzn. I wiesz, co mnie ucieszyło, że dopiero 9 miejsce, jeżeli to może cieszyć, dopiero 9 miejsce Bielecki. Karol Bielecki. Tak, bo uważałem, że to kupowanie głosów, w sensie postaw na Bieleckiego, wygrasz BMW, było nie fair po prostu, nie? I dobrze, że ludzie się na to BMW nie dali złapać w jakimś gigantycznie dużym wymiarze, bo już za samo wygranie Ligi Mistrzów byłby pewnie 9, nie? Także ten, ale wiesz co sobie to PGNiG nieszczęsne moje kupiło za te reklamy w przeglądzie. No, dopiero wczoraj na to wpadłem, jak słuchałem, przedwczoraj w sobotę, jak słuchałem, kto wygrał kategorię sponsor roku. No PGNiG. A widzisz, Karol, czyli kupili parę reklam i są sponsorem roku. Wyobraź sobie taką sytuację, że kiedyś to był cennik w ogóle. Płacisz powiedzmy 200 tysięcy i dostajesz znaczek Teraz Polska. Czyli taki możesz na towarach napis, to było kiedyś, parę lat temu jeszcze. A jak zapłacisz 1 000 000 złotych, to masz złoty Teraz Polska, czy złoty z platynowy Wawrzyna. Wiesz, to po prostu takie kupowanie. Niektóre firmy miały wszystkie nagrody kupione. Wszystkie.
O, jakąś BMW sobie może kupisz, Karol. BMW X6, 87500. Nie ma problemu. A z piątka 57, a to po co ci piątka, nie? Piątka 57 z pakietem korzyści, do 57 to jest pakiet korzyści, bo kosztuje dwa razy tyle. Jeszcze, teraz tu 150 jak nic, no. Ja bym sobie kupił siódemkę może ewentualnie, bo do piątki bym się już nie zmieścił. Dobra, tak patrzę, co my tu jeszcze mamy. Ładne to, nawet to ładnie wygląda. Zobacz tutaj, jak ładnie wygląda. Baram, opał, nie? Tak, tak, widać, że święto. O, proszę, w pierwszym tym Wacław Kuchar 96% zdobył. Dobra, tu jest jakieś dwa łyki statystyki. Patrzę dalej. O, ale jeszcze jest, Karol, sportowiec roku jest tylko jeden. Zwycięzca Ligi Mistrzów, mistrz Polski, król strzelców turnieju olimpijskiego Rio 2016. No, Karol Bielecki, brawo. Tylko szkoda, najgorsze to, że wiesz co, jak na igrzyskach, jakie miejsce zajęliśmy? No. Czwarte i o jedno miejsce od emerytur, nie? Wojskowych. Wojskowych? Nie. Sportowych, przepraszam. Dzień sportu, dobra, to tutaj coś Rudy, coś opowiada. Rudy coś, Dzień Sportu w Teatrze Polskim, Wojownik o złoty. Nawet nie wiem, dlaczego Piotr Małachowski dostał trzecie miejsce, wiesz? I nie wiem, czemu Kuba Błaszczykowski w ogóle był w dziesiątce. Ja go w tym roku zapamiętałem z ławki rezerwowej w Wolfsburgu, zapamiętałem go z ławki rezerwowej wcześniej w Dortmundzie. No i z bramki na Euro i z bramki samobójczej na Euro, czyli nie strzelania karnego. Siódme miejsce. No to ja rozumiem, że to jest taka bardziej moralna nagroda tego, że taki dzielny i tego nie skoczył z mostu, wiesz, i tak dalej. No. A tak słyszałem, wiesz, akurat dzisiaj w radiu, że syn Wałęsy nie żyje, się zabił, wiesz? Słyszałem. No, to, czyli zobacz, stresy, ja to mówię w innym celu, wiesz, nie dlatego, że nie lubię Wałęsy, bo co ma syn do tego, tylko, że różnie ludzie sobie radzą ze stresem, nie? I ten Kuba Błaszczykowski radzi sobie wzorowo, prawda? To jest piękne. A tam jeden gość i każdego dnia radzi sobie słabo. Dobra, Piotrek Nowak tu mówi. Wygląda na to, że na obóz przygotowawczy do Belek nikt nowy z nami nie pojedzie. No, będą zakupy na ostatnią chwilę, bo każdy piłkarz czeka, zanim ostateczności zgodzi się na granie w Polsce, bo idioci nie wiedzą, no, większość piłkarzy to idioci. Znacie moją teorię. Większość piłkarzy to idioci, nawet nie wiedzą, że w Gdańsku jest fajniej niż w całej Europie. Jest spokój przede wszystkim. No ale dobra, robisz gwarancję dobrych transferów? No, pewnie, że tak, ale nie wszystkie wychodzą. Dobra, za co stracił posadę Sobolewski? Znak zapytania. Chcesz wiedzieć? No słucham. To już ci mówię. Za co stracił? Wisła straci za dużo bramek. Aha, dobrze. Bo teraz straci 1,7, a straciła 1,21. Widzisz, wszystko wina statystyki. A jak prowadził Sobolewski, średnia wyniosła aż 1,8. Ale ogromny wpływ na nią miał mecz z Pogonią 2-6. W którym krakowianie grali poważnie o sobie. No właśnie, po co ta statystyka? Bo w kolejnych czterech meczach, posłuchaj, Karol, tych debilizmów na poziomie kadeta Biglera, bo w kolejnych czterech meczach drużyna traciła 0,75 gola na mecz. A w defensywie wyglądała solidnie. Sobolewski przyjął spokojnie. Jestem realistą. Wiedziałem, że prowadzę drużynę tylko tymczasowo. Możliwość pracy przez miesiąc w tej roli była dla mnie fantastyczna. Będę starał się rozwijać. Być może kiedyś ktoś mi zaufa. Mówi. Na pewno ci Radek ktoś zaufa, bo przez wielu trenerów i innych ludzi umiera. Więc ten, biologicznie twój czas nadejdzie. Ja się cieszę, że powiedziałeś już raz, dwa, trzy, cztery zdania. Cztery zdania to na twoją karierę to jest statystycznie 56 milionów % normy dziennej. Widzisz, jak wybrnąłem statystycznie. No dobra, i statystycznie przeleciałem dwie najciekawsze. O proszę, Mercedesa zamienił na protezę. Marek Bęben. Oj, Marek, żebyś ty wiedział, ile ja kasy straciłem i się uśmiecham do ludzi codziennie. A Karol jeszcze życia nie zaczęła, już na samych stratach czeka go operacja. Za kasę pewnie, co? Nie. No to będziesz sztywną nogę miał, co ty, nie masz pojęcia? Jak nie zapłacisz, to wiesz. Nie na Oliwisz nie pojedziesz. To jest ten Karol dziecko, jak była kocha.
To ci tak zrobią, jak składają, wiesz jak komu. To musisz tam, wiesz, posmarować. No i nie pojedziesz. No, no dobra, Skorupski po raz ósmy nie puścił bramki, bardzo nas to cieszy. A wiesz, kto strzelił bramkę dla Empoli? To śmieszne. Karol, Włoch, jak się można nazywać Włoch? Margarete. Jak? Margarete. A Margareta? Nie. Słuchaj, on się ten Włoch nazywa Macarone. Macarone. Lepszy to byłby tylko makaron. No dobra, to Kapuska w końcu zadebiutował. Wiesz ile grał? 6 minut? 6 minut do 6,5, tak. Ranieri poważnie zastanawia się nawet nad sprzedażą i sprowadzeniem jego miejsca Robiego, Bradiego. A jak Brady, to może być irlandzki. Kiedyś Brady był super w Arsenalu, najlepszy piłkarz ligi, środkowy pomocnik. Ładnie napisał o nim, o tym Brady napisał Nick Hornby, zakończę Nickiem Hornbym, bo ostatnio mam taką fazę na, aha, jest dobry tekst o Chinach, uwzględnię go jak co poniedziałek, ale jak co poniedziałek to napiszę pewnie koło czwartej. Ten Brady grał w Arsenalu i był środkowym pomocnikiem, genialny playmaker, no właśnie idealnie pasuje do Anglii to określenie. I Hornby napisał tak, że bywają jeszcze dobrze środkowi pomocnicy, podobnie jak na wsi można gdzieś czasem spotkać kowala. I to tyle na dziś. Karol nie zrozumiał, może z Państwa 3% załapie. I po to właśnie reforma oświaty.